już na konferencji prasowej, gdzie zakomunikowano mieszkańcom odnośnie przyznania środków przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego środków na budowę dróg, nie patrząc na prowiniencje samorządowców, którzy stoją na czele poszczególnych miast, zdecydowano, że znajdą się środki po przeszło 10 latach na dokończenie inwestycji, jaką jest obwodnica południowo-wschodnia miasta Legnicy. Po tej zapowiedzi przyszła do mnie podczas spełnionego dyżuru radnego grupa mieszkańców Piekar, zatroskana o tym, że tak de facto pan prezydent Krzakowski wytyczył już z góry przebieg obwodnicy, nie licząc się w ogóle z głosem mieszkańców, z bezpieczeństwem. Natomiast to spowodowało, że podjąłem działania, aby się spotkać właśnie tutaj, gdyż faktycznie Dom Kultury Atrium nie znalazł odpowiedniego terminu, gdzie by mógł wynająć salę, natomiast parafia Podwyższenia Krzyża Świetlica udostępniła tę przestrzeń. Ja usłyszałem pewnego dnia od pana Szetelnickiego, czy pozwoli na takie spotkanie. Proszę bardzo, ten budynek został wybudowany przez ludzi i dla ludzi ma służyć. To jest jedna rzecz. Sprawa druga. Ci ludzie tu mieszkają i będą mieszkać. Ja dzisiaj tu, kiedyś nowy proboszcz, nie? Dzisiaj przy takim natężeniu ruchu, jaki tu jest, nie? Ludzie się muszą wypowiedzieć, muszą mieć szansę się wypowiedzieć. Ja się cieszę, że pan Szetelnicki podjął taki krok, nie? A resztę spraw wszystko przed nami. Akurat mieszkam na Wierzbiaku. Bardzo proszę Państwa, a czy ja coś zrobiłem? Jakieś przestępstwo popełniłem, że tam mieszkam? No nie rozumiem. To co Państwo odmawiacie mi? Życia godnego w tym mieście, w miejscu, które przed laty, zanim zostałem prezydentem, do sobie wybrałem? Nie. Proszę Państwa, ja przyszedłem do Was z szacunkiem. Przyszedłem do Was, przedstawiając Wam okoliczności sprawy. I powiem tak. Proszę Pana, ja zaraz skończę. My się znamy, ja wiem, że Pan cierpi na moje wypowiedzi. Więc odpowiem Panu tak. I Państwu, drodzy Państwo. Nie ma tej drogi, nie chcecie, spowodujecie, że doprowadzicie, że nie będzie, to i nie będzie. I nie będzie dalej obwodnicy południowo-wschodniej. Ja przepraszam, panie prezydencie. A ja liczę na to, drodzy państwo, że pojawi się decyzja, że ta droga pójdzie za Wierzbiakiem. I będę bardzo się cieszył. Żeby była jasność. I od razu powiem, jeżeli mogę. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, że jeżeli będzie taki klimat na budowę tej drogi poza Wierzbiakiem, to sam do tego się przyłożę, żeby ona tam była. Proszę Państwa, bardzo dziękuję, ale oczywiście dzisiejsze spotkanie ma formułę luźną i bardzo sobie cenimy to, że w sposób kulturalny zabieramy głos, po pierwsze. Bardzo się cieszę z tej ostatniej wypowiedzi pana prezydenta, bo przed chwilą powiedział, że jeżeli nie będzie, przynajmniej przepraszam, może źle zrozumiałem, ludzką rzeczą jest błądzić, że jeżeli nie pójdzie obwodnica przez Sikorskiego, to wcale nie będzie. Proszę Państwa, chyba nie tak do końca, bo ja mówiłem na początku, że decyzje, tak jak pan sam prezydent wcześniej wspominał, zapadną w trzecim kwartale. Póki jeszcze nie ma sakramentalnego tak, póki nie będą zdemontowane te trzy ronda, między innymi, ale cieszę się z tego ostatniego stwierdzenia, że jest szansa, na to wychodzi, jest szansa, żeby przebieg obwodnicy mógł ulec zmianie, ale jak to będzie, no to czas okaże. Ktoś zabrał głos, pani się pierwsza zgłosi. Dzień
Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Mirosława Czechorowska. Ja 10 lat temu zbierałam głosy przeciwko powstaniu tej obwodnicy, ponieważ dowiedziałam się przez przypadek, że tutaj będzie właśnie tymi ulicami biegła obwodnica koło naszego kościoła. Ja mieszkam pod Bańkowicza 21, to w zasadzie mój blok jest zaraz za tym blokiem, który dokryje ten, prawda, tam gdzie jest plac zabaw teraz zrobiony. I zaczęłam te głosy, bo dowiedziałam się o tym od pana Pawlickiego w spółdzielni mieszkaniowej. Poszłam tam załamane, spytałam się, co mam robić, bo usłyszałam, że w spółdzielni mieszkaniowej działają panowie, czy tam no, jakaś grupa ludzi, którzy zbierają głosy i proszę też o pomoc. Wiesz, teraz pobiegłam tam i dowiedziałam się, że mam, dali mi listy po prostu, żeby nazbierać jak najwięcej głosów. Więc chodziłam przez 3 dni, potem się schody śniły. Nazbierałam, chyba też jeszcze 2 osoby się zgłosiły, też właśnie nasi parafianie. Pomogli mi troszeczkę, same kobiety w zasadzie, żeby tej obwodnicy nie było, właśnie zbieraliśmy głosy, to przez 2 dni zbieraliśmy 850 głosów. Jedyna jedna osoba powiedziała, że ona chce mieć tę obwodnicę, ponieważ będzie krócej do pracy tam gdzieś na strefę bodajże ekonomiczną. Jedna dziewczyna, może taka gdzieś 25-20, no gdzieś około 20 lat, powiedziała, że jej nie zależy na tym, że może być ta obwodnica, bo będzie jej łatwiej. Każda osoba, która otworzyła mi drzwi, była przerażona tym faktem, że będzie obwodnica, bo każdy, przecież ludzie są świadomi, co to znaczy obwodnica. To jest, są ekrany, to jest po prostu oddzielenie nas od miasta, to jest przejście nadziemne, ewentualnie przede wszystkim świst jadących właśnie tirów. Już mieliśmy raz tego dokładny przykład, jak bodajże tutaj coś budowano. Ja słyszałam przecież nawet w soboty jeszcze taki pisk z daleka, gdzieś się zbliżał, potem przejeżdżały te tiry, to po prostu to chyba kilometr gdzieś tam było daleko to dziadostwo i piszczało już w moim, że tak powiem, budynku, tam właśnie w tym 27/2 Wańkowicza. A ja sobie wyobrażam, jak mieszkający ludzie tutaj, którzy zaraz będą dzielić tę obwodnicę, zaraz będą mieli ją pod nosem. Więc to medycyna chce nam zgotować, piekło na stare lata. Czy ja będę mogła ten budynek, to mieszkanie sprzedać normalnie, po normalnej cenie, że będę chciała, mam własnościowe mieszkanie? Nie. Oto się będzie wszystko obsuwało. Dlaczego my, tak zwani, no nie wiem, blokersi chyba, tak? Gorszej rasy ludzie, musimy cierpieć. Cierpieć za to, że tutaj chce się nam zrobić taką obwodnicę. Przecież pan nam robi piekło. Zrobiliście 3 ronda, teraz będzie się rozwalać. To za darmo były te ronda robione. Kto tak powiedział? No to tak, no. Po drugie, zrobiliście nam piękny tutaj ten właśnie taki parczyk dla dzieci. Przepraszam się, ale się tak zdenerwowałam, że już tak, no właśnie, plac zabaw. Tutaj zaraz. I teraz to, te dzieci będą w samrodzie i w takim huku siedziały tam. Nie, też, teraz jest ruch duży, przecież jest Kaufland, jest szpital. No przecież ja myślałam, że do tego problemu to już nikt nie wróci. Miałam takie po prostu, chyba rzeczywiście jestem osobą bardzo łatwowierną. Bo myślałam, że pan prezydent po prostu posłuchał głosu ludu wtedy. Ja wtedy byłam na zebraniu, to odbywało się w atrium. I jedyna w zasadzie, jeden jeszcze pan, który przyszedł ze mną, zgłosiliśmy i powiedzieliśmy, że po prostu to jest coś strasznego, co nas czeka. Ludzie wtedy chyba jeszcze nie byli tak świadomi tego. Widzę, że teraz państwa się zebrało większa ilość. Proszę, protestujmy przeciwko temu, bo to nie da się żyć po prostu tutaj, jeżeli coś takiego będzie. Roman Lorenz, mieszkaniec Biega. Śledzę przebieg tej sprawy i między innymi w naszych brukowcach, tych bezpłatnych, są obrazy niewyraźne, nie wskazujące dokładnie nazwy ulic, przebiegu i tak dalej, tylko z treści słów można się zorientować, o co chodzi. Ale jest tam też wersja taka, że bezpośrednio połączenie z ronda tam przy Jaworzyńskiej do A4. Bezpośrednie A4. Tego tutaj nie słyszałem, tej wersji. Tak jakby jej nie było, a w prasie jest pokazana. A w prasie jest pokazana. I dlatego pytam się, czy ta sprawa jest brana pod uwagę. Tylko tyle. Dobijałem mi o głos nie po jakiejś stronie, tylko przypomnienie, że jest taka wersja. Dziękuję. Jak państwo zamierzają rozwiązać ekrany? Ekrany. Ja mieszkam 8 piętro, no jeszcze jest 10, wiadomo. I wzdłuż tej trasy właśnie są Szaniowskiego, Przybosia,
Rozumiem, czaropiętrowców tam pani narzeka. A co dopiero my mamy powiedzieć? Spękane ściany będą na pewno. Tam już jest pewne. No wiadomo, tutaj mamy jeszcze place do zabudowy. Sadek tak zwany i tak dalej do ronda. No co może powstać? No, potrzebne będzie na pewno CPN. Na pewno będzie potrzebne, bo przecież jak samochody mają jeździć bez paliwa? Następne CPN gdzie mamy? Przy autostradzie. Na pewno będzie CPN. Jak też na przykład państwo mają pieski, narzekają wszyscy. Pieski wyprowadzają na skwerki. No gdzież mamy wyprowadzać? Czy chodzimy na drugą stronę? Czyli co? Płatkami? Światłami? A światła wiadomo jakie są. Ja byłam przedwczoraj na miasto pojechałam i widziałam jak kobieta przechodziła, no troszkę starsza ode mnie, przechodziła przez pasy, nie zdążyła, już jej prawie po piętach jechali. Bo tak mamy ułożony światło. Tak jak przy szkole 20, proszę przejść tam na stronę Grota Robeckiego. Nie zdąży się, a jak już się czeka, to normalnie człowieka nie chce mówić, co trafia. Dzień dobry Państwu, Roman Wasiukiewicz, emerytowany górnik, mieszkam w Wieżowcu przy Pomorskiej 58, więc w samym centrum. Szkoda, że nie przyszliśmy tu przygotowani, mówię o panu prezydencie i innych, bo nikt tak praktycznie nie wie, co to znaczy za wierzbiakiem, przed wierzbiakiem i tak dalej. Ja patrzałem na mapę, ten wierzbiak to jest taki. I zaraz pan prezydent powie, będzie miał rację, że trzeba 15 kładek, 800 przęseł i tak dalej. Pytam się po co, jeżeli po pierwsze możemy spowolnić ruch na Sudeckiej, gdzie ja chodzę z wózkiem często i pana prezydenta, tam są wyścigi, jeżeli puścimy sobie tamtędy tiry, jakie były kiedyś plany i wcale nie trzeba będzie dużych kosztów, bo za szpitalem można tą drogę na wprost, na skrzyżowanie Iwaszkiewicza i Sudeckiej poprowadzić w prościutką nakładkę, mamy z głowy. Szkoda, że nie ma pani poseł Szymańskiej, bo jeszcze nie tak dawno była przeciwna, teraz jest za, nagle. Nie wiem dlaczego, ale już właściwie wiem, bo mieszka tam, gdzie pan prezydent, nie? No nie pasuje, nie pasuje, że będzie taki... Pani obrady. Ale ja cały czas byłem za. Bardzo się cieszę. To jest jedno rozwiązanie. Teraz jeszcze trzeba wziąć najważniejszy aspekt. Ja mieszkam w Wieżowcu, tak jak powiedziałem, i tyle karetek, tyle straży pożarnych, którzy Piłsudskiego jeżdżą w tą stronę non-stop, jest masa. Teraz pan sobie wyobrazi, państwo sobie wyobrażacie, że... Bo czasami są takie sytuacje, że A4 jest zablokowana, puszczają cały ruch, jak nie widziałem, co się dzieje. Milion tirów. I akurat teraz, kiedy jest przebudowa ronda i tak dalej, niech się taki wypadek zdarzy, my mamy obwodnicę i te tiry blokują wszystko. A ktoś może zginąć. Nad tym nikt pan nie pomyślał. Zgadza się? No i ja myślę, że powinniśmy mieć jakiś obraz, gdzie, którędy, za Wierzbiakiem, przed Wierzbiakiem, Sudecką, nie Sudecką. Musimy zrobić tak, żeby nam było dobrze, wszystkim dobrze. To jest ciężko pogodzić, ale jest taka sytuacja, że to można zrobić. Chciałem powiedzieć, że mieszkańcem ulicy Przybosia mieszkam na 10 piętrze. Prawie na obwodnicy będę mieszkał. Zapraszam tych, co są za obwodnicą, tą ulicą. Mam mieszkanie trzypokojowe. Zapraszam, mam dwa wolne pokoje na miesiąc czasu pomieszkać w dniu dzisiejszym. Zobaczycie, jaki to jest hałas. A to, co będzie później, to już nie chcę mówić. Panie przewodniczący, tylko jedno pytanie. Jeszcze chciałam powiedzieć, krótko. Proszę państwa, wtedy jeszcze jak opowiadałam o tym, jak zbierałam głosy, byłam na zebraniu właśnie z panem prezydentem i tam wyjaśniano, że plany już zostały wcześniej ustalone, jeśli chodzi o tę obwodnicę, już ileś tam lat temu. Ale tak sobie potem pomyślałam, że przecież plany robi się po to, żeby je zmieniać, żeby je dostosowywać do potrzeb ludzi. Plan to nie jest jakaś martwa, może jest to, prawda, jakaś konstrukcja martwa, ale przecież nie będziemy jechać przez środek osiedla, dzielić osiedla na dwie połowy, bo tak jest plan. No to przecież mamy tyle rozumu w głowie, że wiemy, że tak się nie można zrobić człowiekowi drugiemu, prawda? No i uważam, że pan prezydent będzie za nami optował i będzie po prostu nas wspierał w tym. A po drugie, też uważam, że jeśli chodzi o nazwę, sama obwodnica, no to przecież obwodnica, obwodzi miasto. Dlaczego w ogóle nie jest obwodnica za miastem, a nie przez miasto leci? My jesteśmy gorszej kategorii ludzie, dlaczego mamy cierpieć? Państwo, Ewa Soberta, jestem rzeczoznawcą majątkowym. Jestem rzeczoznawcą majątkowym czynnym od 25 lat. I teraz słucham państwa, może w pewnym momencie będę adwokatem diabła. Proszę powiedzieć, czy jest jakikolwiek pozytywny argument za taką lokalizacją?
Czy ktoś ma? Czy miasto przeprowadziło analizę? Bo na razie rozumiem, że to są koncepcje. Ale jeżeli już ma być przetarg, jeżeli już są jakieś posunięcia, jakieś kroki, to znaczy, że spotykamy się za późno. Czy miasto zastanowiło się, że wszyscy ludzie, którzy mają nieruchomości, którzy mają lokale, budynki mieszkalne, jednorodzinne, które są dzisiaj bardzo dużo warte, czy po tej lokalizacji, po realizacji tej inwestycji, jak spadną ceny? Czy kto będzie płacił odszkodowania? Czy w ogóle jest szansa na odszkodowanie? Nad tym się nie słyszałam tutaj, nikt nie podejmował tego. A są dzisiaj takie czasy, że pieniądz jest najważniejszy. Ja przypuszczam, że miasto dostało jakąś określoną kwotę, która wystarczy na realizację tego zadania. Możliwe, ja nie znam. Nie, ja dlatego mówię w trybie przypuszczającym. Natomiast puszczenie, lokalizacja takiej inwestycji byłaby ze szkodą dla każdego. Ja mieszkam daleko, bo ulica Szpakowa jest akurat po tej stronie i jakieś 500-600 metrów od tej Sikorskiego. Ja nie mam... Okna mam od strony ogrodu. Ale ja, proszę Państwa, ja też nie przyszłam tutaj w interesie swoim, tylko po prostu tej społeczności, w której żyję. To nie jest, ja nie robię tego przez egoizm, jakiś własny, partykularny interes. Absolutnie nie. Ja po prostu współczuję tym, którzy jak dojdzie do tej inwestycji, będą się po prostu, a pokolenia następne będą was kląć, jeżeli od tego nie odstąpimy. Proszę Państwa, mój głos to będzie po prostu jako dalszy ciąg pani, bo ja się przedstawię, Józefa Maria Łęgowa, mam lat 70, jestem z wykształcenia magister inżynier budownictwa drogowego, wprawdzie specjalność budowa dróg żelaznych, ale projektowałam drogi, mosty i koleje, bo to było moim obowiązkiem, skończyłam w 72 roku studia, kawał czasu, więc nie znam norm aktualnych, ale nie do pomyślenia jest, żeby ktoś tu wymyślił, żeby tu szła, żeby tę ulicę zamienić w obwodnicę w ogóle miasta. I mam wobec tego tylko jedno pytanie. Proszę po prostu dokopać się do dokumentów. My chcemy znać nazwisko tej osoby, która wymyśliła. Czy ona miała jakieś w ogóle predyspozycje do tego, żeby wymyślać tutaj tą trasę? Czy nie? Ja chcę znać nazwisko projektanta tej trasy tutaj naszego, która przebiega przez nasze osiedle. To tylko tyle. I ewentualnie pomogę jeszcze w dalszym czymś, ale uważam, że ta dyskusja to jest tylko, to nie ma sensu w ogóle większego, bo musimy od razu założyć, że to nie może być. Ja proponuję na następny raz, otwieram kościół na następne spotkanie. Proszę przygotować mapy i propozycje. Rzucimy to na ekranie ściany. Ja wierzę, że pan się nie obrazi. To jest jedna rzecz. Sprawa druga. Drodzy Państwo, wiele razy były różne inicjatywy i zaangażowanie było marne. Nareszcie widzę, że piekary tętnią życiem. Ale jest jeszcze jedno. Drodzy Państwo, chcę wam coś pokazać. To jest główka od figurki Matki Bożej. Wiecie skąd to jest? W Adwencie dziecko biegło na roraty przed ulicę Sikorskiego, żeby odnieść figurkę Matki Bożej na następną przeroratnią. Dziecko na przejściu zostało walnięte przez samochód. Cała figurka poszła w mak. Została tylko ta głowa Matki Bożej. A dziecko? Dziecko całe. Tylko poobijane. Ja wiem, że dzięki Matce Bożej to dziecko przeżyło. I proszę Państwa, jest jeszcze jedno. Namaszczałem w szpitalu pana Lisowskiego, który został walnięty na przejściu tak, że rzuciło go 10 metrów dalej. W moich oczach on nie żył. On dzisiaj przychodzi do kościoła. To kolejny cud. Ja jestem dzisiaj za tym, żeby naprawdę obwodnica była, ale jestem za tym, żeby na następnym spotkaniu wybrać jakąś wspólnotę, która będzie rozmawiała z miastem na temat, w jakiej formie i co dalej z tymi tematami. Jestem przekonany, są tu inżynierowie, są tu ludzie, którzy potrafią reprezentować,
Nie widzę żadnego problemu. Dzisiaj powtórzę to, co pani powiedziała. Możemy tu siedzieć do północy i będziemy wysłuchiwać żale, emocje będą narastały. Nie ma sensu. W drugiej połowie czerwca proponuję przygotować mapy, zademonstrować wizualnie, konkretnie, że propozycja jest taka, może być tak, może być tak. Szacun dla wszystkich, którzy chcą coś dobrego zrobić. Ale jest jedna rzecz i z tym tematem zwrócę się absolutnie do wszystkich, z panem prezydentem na czele. W filmie Znachor na końcu jest taka scena przed sądem, kiedy Znachor jest oskarżony, że ukradł narzędzia i profesor z Warszawy otrzymuje pytanie od sądu. Sprawa się toczy o kradzież narzędzi. Czy pan zna taki przypadek? Profesor mówi, takiego przypadku nie znam, ale człowiek jest wartością największą. I myślę, że to jest istotne. Zapowiadamy spotkanie w drugiej połowie czerwca, demonstracja i przedstawienie faktów. Myślę, że pan Setelnicki powinien zabrać głos na koniec, a ja osobiście państwu dziękuję, że ten temat jesteście, że w tym temacie jesteście zainteresowani. Bardzo proszę. Dziękuję księdzu proboszczowi za te słowa. I oczywiście my jesteśmy przygotowani do prezentacji, ale nie organizujemy tego spotkania, więc nie jesteśmy technicznie przygotowani do tego. Mamy wszystko, co jest niezbędne, żeby państwu pokazać, jak przebiega ta droga. Ja chcę, żebyście państwo wyszli. Ja wiedziałem, że nie będzie łatwo tutaj. I wiem, że tak jest. I wiem, że jak chodzę w inne... Jakby można było to... Jak jestem w innym miejscu miasta, to też są tematy poruszane, które też nie są łatwe i tam też mieszkańcy mają określone oczekiwania. I też pytają, kiedy przestanie być droga krajowa przez Czarnerskiego, czy przez Piastowską, czy przez Chojnowską. Bo od lat tak przebiega ta droga i tamtędy ta droga jest i nam to nie przeszkadza, prawda? Nie przeszkadza nam, że idzie ta droga, która jest 94 na Wrocławskiej i biegnie prosto i wraca tu. I teraz, ale proszę posłuchać mnie. Proszę państwa, ja nie chcę z państwem się kłócić, ja chcę tylko przedstawić fakty państwu. I teraz tamci mieszkańcy też mówią, panie prezydencie, tam jest tylko 1,5 metra od krawędzi jezdni do naszych okien. Kiedy przełożycie 94? I drodzy państwo, ja chcę państwu powiedzieć, że byli o tym przekonani. Ta droga, jeżeli zapadnie decyzja, że będą większe pieniądze, tu jest 110 milionów przewidywane na wykonanie tej drogi. Z tego 30 milionów ma pochodzić z budżetu miasta i 80 milionów my nie dostaliśmy. Te pieniądze są w budżecie państwa. To państwo ma wyłożyć te pieniądze na budowę tej drogi. I teraz oczywiście ja jestem też za państwem, żeby ta droga, jeżeli się uda, poszła tym nowym przebiegiem. Tylko że wiem, że jeżeli przez 10 lat nie mogłem doczekać się zabezpieczenia kwoty w wysokości tych 80 milionów plus nasze 30, bo warunek był, że my musimy dołożyć się w granicach miasta, bo jesteśmy miastem na prawach powiatu, w granicach miasta musimy robić. I musimy dołożyć z naszego budżetu 30 milionów złotych. Jesteśmy do tego przygotowani. Natomiast rząd musi dać pozostałe pieniądze. I powiem tak, jeżeli będzie trzeba te 30 milionów utrzymać na nowy przebieg drogi, a państwo dołoży, nie wiem, 300 milionów złotych, bo o takich pieniądzach mówimy o przebiegu tym dalszym, bo ma pan rację tutaj, wspominając o tych przejściach nad Wierzbiakiem, tam jest bodajże 5 przejść, bo taka jest prawda, to podraża całą inwestycję. I powiem tak, ja mam co robić jeszcze w mieście. Do remontu dróg to jest tyle na piekarach i do nich się przymierzamy. Wiecie państwo, zamiast angażować się finansowo w budowę obwodnicy południowo-wschodniej 30 milionami, to ja chętnie wyremontuję drogi w środku miasta i dalej nie będzie budowana ta droga. Tylko... I to, żebyście państwo o tym wiedzieli. Natomiast jeżeli tutaj... Ja się cieszę z propozycji księdza proboszcza, bo my przygotujemy prezentację na następne spotkanie, pokażemy państwu, jak przebiega, bo my mamy to dzisiaj graficzne, mamy też elektronicznie, możemy pokazać, no ale nie mamy technicznych możliwości. W związku z tym umówmy się nie nawet w czerwcu, a w pierwszym tygodniu czerwca, być może tylko czas na to nam pozwoli. My państwu zaprezentujemy to
i zobaczycie, jakie są ewentualności realizacji tego przedsięwzięcia. I ma pani rację, ta, która mówiła o planach. Która z pań mówiła o planach? Że plany... Pani mówiła o planach. Pani mówiła o planach, tak, tak. I właśnie tak, tak. I te plany są opracowane i rzeczywiście, zgodnie z tymi planami, korytarz przebiegu drogi jest wytyczony w Bartoszowie pomiędzy tą ulicą Bartoszowską a Lotniskiem. Natomiast za Bartoszowem nie ma wytyczonego korytarza i tam poszła już też częściowo zabudowa. Tam poszła częściowo zabudowa, bo tam było to wolne od przebiegu drogi. Było to wolne od przebiegu drogi, tam powstały już domy jednorodzinne i inne historie. Ja nie wiem, skąd pani wie, że stacja paliw powstanie. Bo ja tylko mogę powiedzieć tyle, że nie. Wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, bronimy swojego, prawda? Inni mówią, dlaczego oni nam nie pozwalają na to, żeby była zmiana tej drogi. I tak to wygląda. I teraz naszą rolą jest pokazać państwu, jak to powinno być najlepiej rozwiązane. I wie pani, na etapie realizacji dokumentacji odbywa się dialog społeczny. Odbywają się rozmowy, odbywają się badania i o tym, jakie mają być rozwiązania. I to, jakie będą rozwiązania stosowane, czy ekrany, czy nie ekrany, jeżeli dojdzie do realizacji tej drogi. To nie jestem dokonany, do końca przeświadczony o tym, że to będzie akurat jedyne i możliwe rozwiązanie. Natomiast co do kwestii przejść, takie jak tutaj ksiądz przytaczał przykłady, to my, drodzy państwo, powiem tak, jesteśmy w granicach miasta przygotowani do zrobienia bezkolizyjnych przejść nad tą drogą, bez schodów, bez wind, bez niczego, ale chwileczkę, drodzy państwo. Proszę przyjąć to do wiadomości jako możliwe rozwiązanie, a nie, że to już my budujemy. Bo taka kładka kosztować będzie też duże pieniądze i to nie jest takie, że my nie mamy gdzie tych pieniędzy wydać. I teraz powiem państwu tak. Wniosłem pod porządek, pod obrady Rady Miejskiej Legnicy uchwałę, o której pan przewodniczący wspominał. Ona się nie znalazła tam przypadkiem. To z mojej inicjatywy została skierowana uchwała w postaci konsultacji społecznych. To ja złożyłem pod obrady Rady i Komisji ten projekt uchwały. I rzeczywiście, w poniedziałek Rada będzie na ten temat rozmawiała. Ale też, drodzy państwo, i będzie głosowała tą uchwałę i ufam, że przyjmie, bo po to ją złożyłem. Żeby tą uchwałę Rada Miejska przyjęła. I cieszę się, że pan przewodniczący mówi, że będą głosować i pochylą się i przegłosują. Jestem o tym teraz 200% pewien, że przegłosują tą uchwałę, bo po to ją złożyłem. I drodzy państwo, nie ja wytyczałem korytarz przebiegu tej drogi i wiem, że w poprzednich 8 latach byli ludzie, którzy przeszkadzali w budżecie państwa, żeby te pieniądze się nie znalazły. Dzisiaj znalazły się osoby, które pomogły znaleźć te pieniądze w budżecie państwa, ale jeśli jak te osoby raz pomogą, że znajdą się większe pieniądze, to ja będę najszczęśliwszym mieszkańcem naszego miasta, bo nie będę miał was wrogów, nie będziecie mnie przeklinali i będę mógł jak dzisiaj chodzić spokojnie po ulicach piekarz czy jeździć na rowerze, a nie, że mi włożycie coś w szprychy. I wiem, że to tak jest.